Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan Artur Wróblewski, politolog, amerykanista, Uczelnia Łazarskiego. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże. To, do czego doszło na Kapitolu i też to, co się dzieje wokół wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, to świadczy o tym, że amerykańska demokracja jest w poważnym kryzysie? No, mój pogląd jest odmienny, może inaczej niż wielu komentatorów, dlatego że od początku, widząc sceny z dnia wczorajszego, w moim przekonaniu nie widzieliśmy kryzysu demokracji i w ogóle upadku demokracji amerykańskiej, ale wręcz odwrotnie. Demokracja amerykańska ma się bardzo dobrze i fakt, że ludzie demonstrują, wyrażają swoje opinie, świadczy o tym, że mamy demokrację funkcjonującą. Na przykład w Chińskiej Republice Ludowej czy w Rosji dawno by już wystrzelano osoby protestujące przed gmachem parlamentu w tamtych krajach. Natomiast na pewno trzeba ubolewać nad tym, że nie zadziałały służby policji kapitolińskiej, jak również przede wszystkim FBI. I doszło do scen takich, jakie widzieliśmy wewnątrz budynku i jedna osoba wewnątrz budynku niestety została śmiertelnie postrzelona. Tutaj możemy ubolewać nad tym, że służby Kapitolu nie zadziałały sprawnie i nawet jest pytanie, jak to było możliwe, że tyle osób wtargnęło do środka tego budynku, skoro jest on tak mocno chroniony, tym bardziej, że to, co widzieliśmy wczoraj, nie jest jakimś ewenementem, ponieważ już wielokrotnie w przeszłości były nawet zamachy wewnątrz budynku Kapitolu. Na przykład w 1954 roku w marcu grupa nacjonalistów Puerto Rico po referendum, które w pewnym sensie stowarzyszyło Puerto Rico ze Stanami Zjednoczonymi, ostrzelało wnętrze Izby Reprezentantów, raniąc 5 kongresmenów. Nikt nie zginął, jeden był z kongresmenów poważnie ranny. Również na przykład w 1971 roku podłożono ładunek wybuchowy w toalecie męskiej pod pomieszczeniami Senatu. Nikt nie zginął, nikt nie został ranny. W 1983 roku protestowali ludzie przeciwko obecności amerykańskiej w Grenadzie oraz w Libanie. Ten incydent 1971 roku był przeciwko bombardowaniom amerykańskim w Laosie, czyli w południowo-wschodniej Azji. I w ten czas też nikt nie zginął. Natomiast od tego czasu zamontowano detektory metalu i wprowadzono kontrolę przy drzwiach. I pytanie, jak to było możliwe, że te wszystkie systemy bezpieczeństwa nie zadziałały, kiedy żyjemy w czasach przecież terroryzmu. Ja bym nawet pokusił się o pewnego rodzaju tutaj interpretację. Mam nadzieję, że nie nadinterpretację wydarzeń. Otóż można to również patrzeć na te wydarzenia, że jak gdyby ktoś dopuścił specjalnie może do tej sytuacji, ponieważ wiadomo było, że tego typu działania będą kompromitować prezydenta Trumpa oraz ludzi, którzy popierają prezydenta Trumpa. Więc na przykład w interesie... To jest też dość specyficzny moment, bo wielki wiec zwolenników, wielu ich przyjechało z całego kraju, aby popierać swojego prezydenta, na którego dali głos. Wszyscy właściwie są przekonani, że wybory nie były do końca uczciwe. W tym samym czasie kongres miał zatwierdzić głosy kolegium elektorów i też miały być zgłaszane zastrzeżenia. Później senatorowie po tych wydarzeniach, tragicznych wydarzeniach, wycofali się ze składania różnych protestów. To był jakiś ostatni moment, żeby Donald Trump mógł wygrać te wybory, dopiąć swego, o czym cały czas mówi, że te wybory nie były uczciwe. Był to ostatni z możliwych momentów, natomiast było wiadomo od początku, że te protesty, tak zwane objections, składane przez senatorów czy też członków Izby Reprezentantów przychylnych Trumpowi, nic nie zmienią. Dlatego, że żeby przy poszczególnych stanach kwestionować elektorów ze skutkiem, to trzeba by po prostu zdobyć większość, bo kiedy są jakieś obiekcje, w ten czas po prostu przerywa się obrady Izby
idą do swoich pomieszczeń i nie dłużej niż dwie godziny obradują nad takimi obiekcjami. Wiadomo było, że nie będzie 50% plus jeden większości ani w Senacie, ani w Izbie Reprezentantów, żeby zakwestionować chociażby elektorów z Wisconsin, Michigan, Pensylwanii i Georgii, gdzie razem byłoby 62 elektorów i to by dało zwycięstwo Trumpowi. Wiadomo było, że nie wydarzy się też coś takiego, że Mike Pence na przykład uzna elektorów z tych stanów, którzy przypisani są prezydentowi Trumpowi, bo on powiedział, że nie uzna. Poza tym władze stanowe, a w Georgii na przykład rządzą republikanie Brian Kemp oraz pan Brad Raffensperger, to jest gubernator i sekretarz stanu, są z partii republikańskiej i oni oficjalnie wysłali zestawy elektorów przypisanych do Joe Bidena. Zatem było kiedyś zamieszanie takie w 1876 roku, gdzie z czterech stanów przyszły dwa alternatywne zestawy elektorów jednego i drugiego kandydata. I wtedy właśnie wprowadzono tę procedurę w 1886 roku, o której mówię, która organizuje wszystko, że są obrady, można podnosić obiekcje, głosowanie i tak dalej. Natomiast wiadomo było, że to będzie przegrana sprawa. Natomiast te incydenty, to znaczy fakt, że służby specjalne pozwoliły na wpuszczenie demonstrantów do środka, wyglądają wręcz na jakąś prowokację po to, żeby skompromitować prezydenta Trumpa i żeby wszyscy siedzieli dzisiaj od rana i opowiadali, że amerykańska demokracja jest w kryzysie albo że w ogóle się wali. Taka narracja na przykład jest w mediach rosyjskich czy chińskich. Natomiast pamiętajmy, że mieliśmy do czynienia też z osobami trochę takimi radykalnymi, które demonstrowały na przykład wewnątrz Kapitolu. Tam był pan Hambaich, czy też pan Jake Alex, jeśli dobrze pamiętam. To są zwolennicy białych suprematystów, czyli nacjonaliści, którzy są na liście terrorystów obserwowanej przez FBI. Oni nie popełnili jeszcze przestępstwa, ale są obserwowani. Więc wiadomo było, że jeśli takie osoby bardzo radykalne, których być może sam prezydent Trump nie za bardzo toleruje, wejdą do budynku publicznego w czasie tych obrad, no to będzie wielka afera. I tak się wydarzyło. Natomiast to działa na niekorzyść wizerunkowo prezydenta Trumpa i wydaje się, że może po prostu ktoś chciał, żebyśmy widzieli takie obrazki. Troszeczkę było to być może zainscenizowane, bo ja nie wierzę, że służby amerykańskie po prostu bezczynnie nie wiedziały, co robić, kiedy wdzierają się, obojętnie kto to by był, do środka budynku Senatu Izby Reprezentantów. Do samego końca Donald Trump przekonywał, że wygrał te wybory, bo na tym wiecu w Waszyngtonie mówił: przedstawię dowody, że wygraliśmy wybory i to z dużą przewagą. Nawet w momencie, gdy już doszło do tego incydentu i protestujący wtargnęli do Kapitolu, wzywał demonstrantów, żeby rozeszli się do domów, oświadczył jednocześnie, że wybory nam skradziono. Donald Trump się zagalopował, padł ofiarą swojego ego. To jest jakiś taki błąd na końcu jego kadencji? Nie, dlatego że istnieją podstawy do tego, żeby jednak mieć wątpliwości co do przejrzystości, czytelności wyborów amerykańskich. Ale to nie jest wina prezydenta Trumpa czy kogoś innego. Tu jest generalnie pewnego rodzaju problem systemowy. Dlatego że po prostu w tym roku czy w zeszłym roku wybory zostały przeprowadzone w dużej mierze drogą korespondencyjną, bądź wcześniej ludzie głosowali. 100 milionów takich głosów zostało przesłanych, bądź osoby wcześniej głosowały, na 158 milionów osób głosujących. A zatem były to rekordowe w tym sensie wybory. I wiemy z badań, że jeśli jest dużo głosów korespondencyjnych, to zawsze jest większa frekwencja, jeśli jest taka możliwość. Natomiast również pojawia się większe pole do pewnego rodzaju, nawet jeśli nie nadużyć, to pewnych nieprawidłowości. Pamiętajmy, że do tej pory, przed rokiem 2019, tak naprawdę tylko 5 stanów dopuszczało w dużej mierze całkowicie właściwie głosowanie korespondencyjne, na przykład Utah, Oregon, Waszyngton czy Hawaje. Natomiast
33 stanów miało tylko taką opcję głosowania korespondencyjnego, z której ludzie średnio korzystali. Natomiast w tym roku poszerzono w ogóle tę opcję korzystania z głosowania korespondencyjnego i tu był bałagan, dlatego że nie tylko pozwolono na kilka tygodni po 3 listopadzie na przyjmowanie jeszcze głosów korespondencyjnych, ale nie wprowadzono odpowiedniego systemu weryfikacji podpisów, żeby sprawdzić ich wiarygodność i zgodność z wzorem podpisu. Bądź też brakowało podpisów. Wiemy, że padły jakieś głosy złożone tak naprawdę, czy wysłane przez osoby przecież nieżyjące na przykład. Czy też była możliwość wysyłania kilku głosów przez jedną osobę. Takie incydenty stwierdzono. I wiemy, że w 32 stanach na podstawie badań nie istnieją rzetelne, tak zwane dobre praktyki weryfikowania podpisów oraz sprawdzania adresów zamieszkania tych potencjalnych wyborców amerykańskich. I to jest uznane jako pewien fakt. I należy ubolewać, że no niestety nie dopilnowano pewnych procedur wcześniej. Co więcej, zmiany w ordynacji wyborczej liberalizujące przepisy, czyli pozwalające na głosowanie korespondencyjne właściwie we wszystkich stanach, one zostały często prędko, chaotycznie przegłosowane i to nie przez legislatury stanowe, jak prawo stanowi, ale często zostały one przyjęte, te zmiany w przepisach, przez sądy stanowe bądź przez komisje wyborcze, co jest niezgodne z prawem. I w tym sensie prezydent Trump miał podstawy, żeby kwestionować pewne rzeczy. Natomiast my wiemy chociażby z poprzednich wyborów z 2016 roku, że zaledwie 318 tysięcy głosów korespondencyjnych, czyli mniej niż 1%, było rzuconych, oddanych nieprawidłowo. A zatem wiemy na podstawie badań historycznych, że nigdy te głosy korespondencyjne, czy w ogóle głosy w głosowaniu prezydenckim, te nieprawidłowo oddane, nie zmieniały końcowego wyniku wyborów. To zostało po prostu zbadane. Pamiętajmy również, że w Wisconsin, w Georgii, na przykład w Pensylwanii, dwukrotnie przeliczano głosy oddane przez wyborców. I tam robiły to często komisje przecież, czy zawsze, bipartyjne, czyli z demokratów złożone, republikanów. A zatem wydaje się, że i w dodatku jeszcze 50 spraw sądowych było założonych w sądach amerykańskich stanowych, no nie wykazało dochodzenie w ramach tych postępowań, że doszło do oszustw wyborczych. Ja jeszcze dodam, że prezydent Trump sam powołał w 2017 roku specjalną komisję na temat election integrity, czyli właśnie prawidłowości wyborów i sam nie wykazał, czy ta komisja nie wykazała nieprawidłowości, bo on mówił już w 2016 roku, że okradziono go ze zwycięstwa przeciwko Hillary Clinton w głosowaniu powszechnym i ta komisja pod przywództwem Chrisa Kobacha z Kansas również nie wykazała systemowych, gigantycznych nieprawidłowości, które by zmieniły wynik głosowania. Ja nie twierdzę, że nie było jakichś oszustw, tylko że po prostu opierając się na badaniach, no nikt nie udowodnił jeszcze, że naprawdę następują gigantyczne problemy z głosowaniem w Stanach Zjednoczonych, które zmieniają końcowy wynik wyborów. Natomiast kończąc, ważne jest to, że media amerykańskie robiły nagonkę tego głównego nurtu na prezydenta Trumpa. Cenzurowano jego wypowiedzi, wygaszając jego przemówienia. Wiemy, że ta polaryzacja jest zmagana przez pewne prowokacje, takie jak na przykład wystąpienie kongresmena Nowego w niedzielę ostatnią, w czasie zaprzysiężenia Emanuela Clevera, który w pewnym sensie sobie żartował ze słowa amen. Powiedział amen i aumen na końcu swojej przysięgi, jak gdyby nawiązując, jak mówił później, do tego, że wiele kobiet jest również w Kongresie Amerykańskim, że on chciał tak postąpić w sposób poprawny, polityczny pod względem gender, czy też tożsamości płciowych. Natomiast wiele osób odebrało, mimo że to jest pastor, jego słowa jako trochę obrazoburcze i bardzo niesmaczne i nie na miejscu. A zatem tu mamy problemy związane z sytuacją, która się wydarzyła i z polaryzacją amerykańską, plus mamy przyczyny. To w jakim kierunku teraz pójdą Stany Zjednoczone? 4 lata podważania prezydentury Donalda Trumpa, o czym pan wspomniał, i teraz dojście do władzy osób popieranych przez skrajną lewicę, zapowiadających też realizację tych postulatów skrajnej lewicy. Gdzie w tym wszystkim będzie Donald Trump, który wiele wskazuje na to, że nie chce zrezygnować z tej swojej politycznej działalności?
Wydaje się, że prezydent Donald Trump zagospodarował głosy wyborców niezadowolonych, jak mówił, można by powiedzieć, wyalienowanych, troszeczkę używając słowa tutaj może Marksa z XIX wieku, kiedy pisał o klasie robotniczej, sfrustrowanych, dlatego że i będzie jego rola bardzo ważna, dlatego że padło na niego 74 miliony głosów, a więc więcej niż w roku 2016 i mamy do czynienia ze zjawiskami negatywnymi w społeczeństwie amerykańskim. Między innymi chociażby laicyzacja, często właśnie przymusowa i taka narzucona Amerykanom w jakimś sensie. Po drugie, mamy proces postępującej prekaryzacji społeczeństwa. Prekariat to jest takie tworzenie się nowej grupy społecznej ludzi wyalienowanych, dlatego że po prostu pracują na przykład na umowach śmieciowych, jak często w Polsce, nie mają bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa dochodu, bezpieczeństwa umów o pracę. Nie ma czegoś takiego w Ameryce jak umowa o pracę na czas nieokreślony. Tam właściwie jest wszystko trochę takie, można powiedzieć, na czas określony, bądź umowy na przykład o dzieło czy umowę zlecenia, jakbyśmy mieli porównać do sytuacji w Polsce. Poza tym mamy globalizację i ofiarami globalizacji padły chociażby fabryki w Detroit, samochodów czy innych rzeczy, wyprowadzone przez wielkie korporacje do na przykład Chin, gdzie jest tania siła robocza. I mamy jeszcze zjawisko czwarte czy piąte, tak zwanej uberyzacji gospodarki amerykańskiej. To znaczy, że znowuż wielkie korporacje tworzą nowy model biznesowy, w którym tak naprawdę mamy zleceniodawców, zleceniobiorców i zleceniobiorcami są zwykli ludzie za małe pieniądze, na przykład oferujący usługi taksówkarskie czy wynajmowania mieszkań, czyli bez znowuż bezpieczeństwa pracy. Jest to trochę wykorzystywanie ludzi biednych przez wielkie korporacje. I prezydent Trump zdiagnozował te problemy i wydaje się, że stał się bardzo radykalnym, ale rzecznikiem tych ludzi poszkodowanych przez globalizację i procesy społeczne. I chyba dalej jest uważany za zagrożenie, bo demokraci chcą go odwołać, choć niewiele zostało do końca kadencji. Cenzuruje go Facebook i Instagram, także Twitter, czyli takie główne jego tuby do komunikacji ze społeczeństwem. Chciałbym jeszcze zapytać, kto najbardziej zyskuje na tych niepokojach w Stanach Zjednoczonych? To jest Moskwa, to są Chiny. Stany Zjednoczone mogą stracić przez te niepokoje tą rolę najsilniejszego, najważniejszego państwa na świecie. Dodajmy jeszcze niezadowolonych młodych ludzi, studentów, którzy wchodzą w Stanach Zjednoczonych z długami w życie. Natomiast rzeczywiście wizerunkowo Amerykanie trochę tracą, ponieważ propaganda rosyjska, chińska pokazuje Amerykę jako kraj w głębokim kryzysie. Natomiast pamiętajmy, że każdy kryzys ma w sobie ten element oczyszczający. To znaczy, jeśli Amerykanie, te wpływowe elity uznają tę diagnozę za prawdziwą, którą chyba uznał prezydent Trump, i zaczną rozwiązywać problemy społeczno-gospodarcze, nierówności społecznych, tworzenia wyalienowanych klas społecznych w Ameryce, tego prekariatu, czy lumpen prekariatu, jak niektórzy mówią, to jeśli oni stwierdzą, że trzeba coś poprawić i na przykład wyeliminować ukryty rasizm, wtedy amerykańskie społeczeństwo naprawdę powróci na wyżyny i będzie dalej, tak jak z Ewangelii świętego Mateusza mówili pielgrzymi, czyli ci purytanie zakładający Amerykę, że Ameryka, Stany Zjednoczone mają być a city upon a hill, czyli takim miastem na wzgórzu, który będzie drogowskazem dla innych chrześcijan czy dla innych społeczeństw. Tylko Amerykanie muszą też powrócić do Johna Winthropa, Smitha, do tej całej Mayflower Compact, czyli do tego dziedzictwa swych korzeni, które były chrześcijańskie, które były osadzone w pewnym kontekście i z tego powodu powinny w pewnym sensie stawić opór różnego rodzaju pomysłom lewicowym, czy takim neoliberalnym, czy postmodernistycznym, które chyba jednak psują trochę społeczeństwo amerykańskie i mogą stanowić zagrożenie dla tożsamości tego społeczeństwa, gdzie ludność biała, taka pierwotna, można powiedzieć, związana z tym dziedzictwem amerykańskim, stanowi już zaledwie 60%. Reszta są to mniejszości, które rozcieńczają w pewien sposób to dziedzictwo tej tradycji amerykańskiej, ciężkiej pracy, protestanckiej etyki oraz świecenia przykładem, jeśli chodzi o prawa człowieka i demokrację.
I dosłownie 20 sekund mamy. Zapytam na koniec, jak pan ocenia reakcję polskiej opozycji, która z przerażeniem komentowała to, co się działo w Waszyngtonie, a nie tak dawno sama próbowała podpalić sytuację w Polsce, blokując Sejm, blokując mównicę sejmową, popierając tych wszystkich, którzy chcieli wdzierać się do budynku parlamentu, również w czasie ostatnich protestów tak zwanego strajku kobiet? No, można ocenić jedynie jako działanie czy zachowanie cyniczne i obłudne, ponieważ no, widzą drzazgę w oku kogoś innego, a nie dostrzegają belki we własnym oku. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Artur Wróblewski, politolog, amerykanista, Uczelnia Łazarskiego. Polski punkt widzenia jutro o stałej porze. Dziękuję Do zobaczenia bardzo. Z Panem Bogiem. Szczęść.